Zaginięcie i śmierć Katarzyny z Owady jest bez wątpienia jedną z najbardziej tragicznych oraz tajemniczych spraw, z jaką mierzył się współczesny polski wymiar sprawiedliwości. Ta zagadka kryminalna to 23 lata niepewności zarówno dla matki zamordowanej, policjantów śledczych, a także mieszkańców Krakowa, którzy nadal obawiają się psychopatycznego zabójcy. Czy morderca w końcu poniesie zasłużoną karę? Zapraszam do wysłuchania tej przerażającej historii. Kasia z Owada urodziła się w Krakowie 1 czerwca 1975 roku. Jej rodzicami byli Antoni i Bogusława. Tato dziewczynki pracował w szkole, natomiast jej mama była psychologiem dziecięcym, a następnie logopedą. Katarzyna od urodzenia była bardzo spokojnym i nieco skrytym dzieckiem. Dziewczynka osiągała świetne wyniki w nauce i nigdy nie sprawiała rodzicom problemów wychowawczych. Nie miała zbyt wielu znajomych, a czas wolny spędzała na czytaniu książek oraz rozmowach ze swoimi domownikami. Ta młoda mieszkanka Krakowa była jedynaczką. Szczególnie dobra więź łączyła ją z jej tatą Antonim, który zaraził Kasię pasją do gór. Dziewczyna często wyjeżdżała z ojcem na górskie wędrówki. Traktowała swojego tatę trochę jak przyjaciela i wzór do naśladowania. Pewnego razu Kasia znowu bardzo zatęskniła za górami i namówiła pana Antoniego na wspólną wyprawę. Mężczyzna zgodził się. Niestety podczas tej wycieczki zdarzył się tragiczny wypadek. Ojciec Katarzyny pośliznął się i spadł z półki skalnej. Jego upadek był na tyle poważny, że mężczyzna złamał sobie kręgosłup. Po tym incydencie pan Antoni już nigdy nie wrócił do dawnej formy, a Kasia za to wszystko obwiniała siebie. Stan zdrowia jej ojca nieustannie się pogarszał, aż w końcu 19 stycznia 1996 roku Antoni z Owada zmarł po długiej walce z chorobą. Miał wtedy 49 lat. Był to ogromny cios dla jego córki. Katarzyna nie tylko bardzo przejęła się śmiercią ojca, ale wręcz popadła w głęboką depresję, z której nie mogli jej wyciągnąć ani lekarze, ani jej mama. Z zeznań jednej z koleżanek Kasi wiadomo, że ta młoda mieszkanka Krakowa chciała nawet odebrać sobie życie skacząc z budynku, jednak ostatecznie tego nie zrobiła. Czas płynął, a Katarzyna stawała się coraz bardziej zamknięta w sobie. W zasadzie miała tylko dwie bliskie koleżanki, które poznała jeszcze w szkole średniej. Jedną z nich była Ula, natomiast drugą Ania, która dziś pracuje jako nauczycielka angielskiego. Kasia zwierzała im się z niektórych problemów, jednak nawet i najbliższe przyjaciółki nie wiedziały o dziewczynie wszystkiego. Katarzyna była taką artystyczną duszą. Należała do osób niezwykle wrażliwych oraz inteligentnych. Godzinami zaczytywała się w książkach, a wręcz namiętnie czytała literaturę z gatunku fantasy. Po śmierci ojca Kasia mieszkała już tylko ze swoją mamą. Pani Bogusława ceniła mądrość i elokwencję swojej córki. Kobiety potrafiły ze sobą godzinami rozmawiać o dobrej książce czy filmie. Mama Kasi doskonale zdawała sobie jednak sprawę z tego, że jej córka ma silną depresję. Chciała temu przeciwdziałać, dlatego zapisała Katarzynę do psychologa. Wizyty u specjalisty nie dawały jednak nadzwyczajnych rezultatów, a ta młoda mieszkanka Krakowa miewała zarówno stany euforii, jak i bardzo ciężkie dni, podczas których dosłownie traciła chęci do życia. Po ukończeniu szkoły średniej Kasia z Owada postanowiła kontynuować edukację i wybrała studia na Wydziale Psychologii na Krakowskim Uniwersytecie Jagiellońskim. Warto nadmienić, że wtedy na jedno miejsce na ten kierunek aplikowało kilkunastu chętnych. Dziewczyna bez trudu dostała się na studia, co może świadczyć o tym, jak dobre wyniki w nauce osiągała ta młoda osoba. Mimo wszystko Katarzyna nie wyróżniała się na zajęciach. Zazwyczaj siadała w ostatniej ławce i spokojnie słuchała wykładów, rzadko się udzielając. Jej znajomi ze studiów, kiedy później pytano ich o Kasię, potwierdzali, że to bardzo sympatyczna i miła dziewczyna, ale jakaś taka skryta i smutna wewnętrznie, co było od razu wyczuwalne przy rozmowie z tą młodą krakowianką. Studenci nie zdążyli Kasi poznać, ponieważ dziewczyna szybko zrezygnowała ze studiów psychologicznych. W następnym roku akademickim studiowała już historię, która także nie przypadła jej do gustu. Pomimo tego Kasia nie poddała się i jeszcze raz wybrała nowy kierunek studiów. Było nim religioznawstwo. Nastał rok 1998. Katarzyna miała wtedy 23 lata.
Mierzyła 170 cm wzrostu, była dosyć masywnej budowy ciała, miała niebieskie oczy i długie ciemne włosy, które później zaczęła rozjaśniać na kolor blond. Kobieta raczej nie nawiązywała bliższych znajomości z płcią przeciwną. Bardzo kochała natomiast zwierzęta i chciała mieć psa, jednak jej mama nie wyraziła na takiego zwierzaka zgody. W zamian kupiła jej dwie papuszki nierozłączki, które latały po mieszkaniu i często siadały Kasi na głowie. Warto wspomnieć o tym, że Kasia Zowada była też wielką fanką muzyki. Często słuchała muzyki klasycznej, ale jej ulubionym zespołem był hipisowski Grateful Dead. Kobieta regularnie odwiedzała nieistniejący już dziś klub studencki pod Przewiązką, w którym to spotykali się fani muzyki. Katarzyna kupowała też płyty muzyczne na targach, a dźwięki muzyki były dla niej prawdziwym oderwaniem od rzeczywistości i otaczających ją problemów. Wydawało się, że dziewczyna jeszcze ma szansę na to, żeby być naprawdę szczęśliwa. Czas bardzo powoli, ale jednak leczył rany związane ze śmiercią taty 23-latki. Pani Bogusława, mama Kasi, wtedy nie zdawała sobie jeszcze sprawy z tego, że śmierć męża nie była jedyną traumą, jaką przyjdzie jej przeżyć. Był czwartek, 12 listopada 1998 roku. Z pozoru zwyczajny dzień, który nie zwiastował niczego złego. Kasia jak co dzień wyszła z domu na uczelnię. Jej mama widziała ją jeszcze, kiedy dziewczyna opuszczała mieszkanie. Tego dnia 23-latka miała na sobie czarne skórzane trzewiki, ciemne spodnie jeansowe marki Masters, a także granatowy golf welurowy i granatową długą kurtkę zapinaną na metalowe klamry. Na plecach miała założony czarny skórzany plecak, a w nim dokumenty oraz parasol. Przed wyjściem Kasi pani Bogusława przypomniała jeszcze córce o tym, że tego dnia o godzinie 18 są one umówione z psychiatrą w jednym z nowochódzkich szpitali. Dziewczyna twierdząco pokiwała głową i zamknęła za sobą drzwi wejściowe. Minęło kilka dobrych godzin, a na dworze było już ciemno. Pani Bogusława czekała na córkę na osiedlu uroczym obok kliniki psychiatrycznej w Nowej Hucie. Zbliżała się godzina 18, jednak Kasia nie przyszła na umówione spotkanie. To bardzo zaniepokoiło jej mamę. Co prawda Katarzyna nie lubiła tych wizyt u lekarza, jednak była osobą bardzo słowną i odpowiedzialną i nie zdarzyło jej się nie stawić na wcześniej umówionym spotkaniu. Kobiety nie mogły do siebie zadzwonić, ponieważ nie posiadały telefonów komórkowych. Pani Bogusława czekała przed przychodnią jeszcze jakiś czas, a później zaniepokojona wróciła do mieszkania, jednak i tam Katarzyny nie zastała. Kobieta miała złe przeczucia. Postanowiła nie zwlekać i bardzo szybko zgłosiła zaginięcie swojej córki na komisariacie. Funkcjonariusze nie potraktowali tego zbyt poważnie. Wytłumaczyli jej, że od zniknięcia 23-latki minęło zbyt mało czasu, a przecież Kasia jest dorosła i może po prostu postanowiła wyjść gdzieś na dłużej. Pech chciał, że zniknięcie Kasi miało miejsce mniej więcej wtedy, gdy krakowscy śledczy szukali niebezpiecznego przestępcy Pawła M. pseudonim Misiek, który jeszcze kilka lat temu był jedną z najważniejszych postaci w krakowskim półświatku pseudokibicowskim. 22 października 1998 roku ten 18-letni wówczas przestępca podczas meczu Pucharu UEFA pomiędzy Wisłą Kraków a włoską Parmą rzucił z trybun nożem typu butterfly w kierunku włoskich piłkarzy. Rękojeścią trafił wtedy w głowę Dino Baggio. Na szczęście mężczyzna przeżył ten atak. Oczywiście Misiek nie miał nic wspólnego z zaginięciem Kasi, jednak krakowscy policjanci uznali wtedy, że priorytetem jest odnalezienie Miśka i postawienie go przed sądem, a nie szukanie 23-letniej studentki, która być może przebywa u koleżanki i w niedługim czasie wróci do domu. Pani Bogusława, pełna lęku i obaw, wróciła do mieszkania. Minął kolejny dzień, a później następny i następny. Kasia nadal nie wracała do domu. Dla kobiety było oczywiste, że jej córce musiało przytrafić się coś złego. Zatroskana matka szukała pomocy u wielu osób. Wiedziała, że jej córka jest bardzo wrażliwa, a przez to i podatna na wpływy, dlatego podejrzewała, że Kasia mogła dołączyć do jakiejś sekty, która teraz przetrzymuje ją wbrew jej woli.
Ze swoimi podejrzeniami kobieta zgłosiła się do Dominikanów, którzy w tamtym czasie prowadzili coś w rodzaju rejestru nowo powstałych, jak i długo działających sekt. Jeden z zakonników dał pani Bogusławie numer telefonu do prywatnego detektywa, Grzegorza Bohosiewicza, który mógł pomóc jej w rozwikłaniu zagadki zniknięcia Kasi. Mężczyzna bardzo poważnie potraktował sprawę, a do jego biura wpływało mnóstwo wiadomości, w których to ludzie zapewniali detektywa, że widzieli Kasię. Jedni mówili, że dziewczyna była widziana na przystanku w Krakowie, inni twierdzili, że spotkali dziewczynę w okolicach Zakopanego. Tropów było mnóstwo, jednak większość z nich prowadziła donikąd. Detektyw, a także i śledczy skrupulatnie przeszukiwali miejsca, w których zazwyczaj pojawiała się 23-latka. Sprawdzano m.in. kino Pasaż, sklep muzyczny przy ulicy Szpitalnej, a także księgarnię hetmańską na rynku głównym. Co prawda nie udało się bezpośrednio dotrzeć do Kasi, jednak pozyskano sporo bardzo niepokojących informacji. Kiedy pani Bogusława udała się na uczelnię, aby zapytać o córkę, to dowiedziała się, że Katarzyna już 3 tygodnie przed zniknięciem przestała uczęszczać na zajęcia na uniwersytet. Było to o tyle dziwne, że ta młoda kobieta każdego dnia ubierała się i wychodziła rano, mówiąc, że idzie właśnie na uczelnię. Ewidentnie nie mówiła więc mamie całej prawdy. Co robiła przez te 3 tygodnie? Pomimo tego, że od jej zaginięcia upłynęły już 23 lata, to nadal jest to wielką tajemnicą. Mama Kasi zeznała, że absolutnie nie wiedziała o tym, że córka zrezygnowała z edukacji. Zauważyła w jej zachowaniu jednak pewną zmianę. Jakieś 2 tygodnie przed zniknięciem 23-latka wydawała się jakaś mniej ponura. Rozjaśniła sobie też włosy, przeszła na dietę i w ogóle jakoś bardziej zaczęła o siebie dbać. Takie zachowanie Kasi skłoniło śledczych do podejrzeń, że w ostatnim czasie w życiu tej młodej krakowianki po prostu pojawił się jakiś mężczyzna, któremu dziewczyna chciała się podobać i stąd ta zmiana w jej ubiorze i zachowaniu. Mijały jednak tygodnie, a pomimo tych kilku szczątkowych informacji, Katarzyny nadal nie udało się odnaleźć. Ani żywej, ani też martwej. Była środa, 6 stycznia roku 1999. Na zegarach pojawiła się godzina 16 i zrobiło się już w zasadzie ciemno, jednak trudno się dziwić. W końcu mówimy tu o środku zimy. Mieczysław M., który pracował jako kapitan statku rzecznego typu Łoś, służącego do transportu kruszywa, zauważył, że jego jednostka pływająca znacznie osłabła. Statek znajdował się wtedy na nabrzeżu Wisły w rejonie Zabłocia w Krakowie. Dla pana Mieczysława takie sytuacje nie należały do rzadkości. W turbinę statku często wkręcały się śmieci, które ludzie wrzucali do Wisły. Z tego względu mężczyzna zacumował swoją barkę i uznał, że naprawą turbiny zajmie się już następnego dnia. 7 stycznia o poranku kapitan wraz z pokładowym mechanikiem postanowili naprawić usterkę. Przy pomocy pogrzebacza ściągnęli oni z turbiny coś, co zaplątało się w mechanizm i położyli znalezisko na pokładzie. Początkowo nie zdawali sobie sprawy z tego, co widzą. Dopiero po chwili zauważyli, że w turbinę wkręciła się ludzka skóra. Zrozumieli to, gdy zauważyli kawałek ucha z dziurką, w której kiedyś znajdował się kolczyk. Przestraszeni mężczyźni natychmiast zawiadomili policję. Chwilę później pojawili się już śledczy wraz z lekarzem, który początkowo orzekł, że ów fragment skóry może należeć do jakiegoś topielca, którego ciało znajduje się w Wiśle. Wraz ze skórą odnaleziono też fragment niebieskiego dzianinowego swetra. Fragment skóry przewieziono do Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie. Dopiero autopsja wykazała, że nie jest to przypadkowy kawałek skóry, a starannie odpreparowany płat tworzący swego rodzaju body. Już wtedy krakowscy specjaliści zdali sobie sprawę z tego, z jak strasznym odkryciem mają oni do czynienia. Takie znalezisko było ewenementem nie tylko na skalę krajową, ale także na skalę światową, a tego typu zabójstwa nie zdarzały się praktycznie nigdy. Zdjęcie skóry z ofiary wymagało bowiem niesłychanie wysokiej odporności psychicznej sprawcy. Nad Wisłę wysłano ekipę płetwonurków, którzy przez tydzień przeczesywali tamte tereny.
Znaleziono wtedy jeszcze pośladek zamordowanej osoby, a w okolicach elektrowni wodnej także jej nogę wraz z kawałkiem miednicy. Specjalistyczne badania pozwoliły stwierdzić, że szczątki należą do młodej kobiety, która bez cienia wątpliwości została w okrutny sposób zamordowana. Sprawca odpreparował z jej ciała skórę. Odciął ją na wysokości szyi, a drugie cięcie zrobił na wysokości pachwin. Śledczy uznali więc, że mają do czynienia z niezwykle groźnym dewiantem seksualnym, który później najprawdopodobniej tę skórę na siebie ubierał, a następnie pozbył się jej, owijając ją w sweter i wrzucając do Wisły. Co ciekawe, ta zbrodnia do złudzenia przypominała amerykański film pod tytułem Milczenie owiec, a sam zabójca z dużą dozą prawdopodobieństwa inspirował się postacią z tego filmu, Buffalo Billem, który także ściągał skórę ze swoich ofiar, a następnie szył z nich ubrania, w które później się przebierał. To był prawdziwy koszmar. Do mediów nie od razu wpłynęły informacje dotyczące tego, z jak strasznym morderstwem policja ma do czynienia. Ludzie zaczęli jednak plotkować, a całe miasto pogrążyło się w strachu. Po zmroku niewiele osób szwendało się samotnie po ulicach Krakowa, a na spacery nad Wisłą decydowali się naprawdę nieliczni. Identyfikacja ofiary byłaby praktycznie niemożliwa, gdyby nie to, że w Polsce pojawiły się już pierwsze badania DNA. Dzięki takiej możliwości policjanci zbierali próbki od rodzin, których bliscy zaginęli w ostatnim czasie. Tak też śledczy dotarli do pani Bogusławy Zowady. Szczegółowe badania potwierdziły, że znalezione w rzece szczątki należą do jej córki Kasi. Jej mama została wezwana na przesłuchanie do prokuratury. Chodziło o morderstwo ze szczególnym okrucieństwem. Kiedy kobieta dowiedziała się, co ten szaleniec zrobił jej córce, myślała, że zwariuje z bólu. Po odnalezieniu szczątków Kasi rozpoczęto zakrojone na szeroką skalę śledztwo o kryptonimie Skóra. Przesłuchiwano wielu świadków. Całą sprawę mocno utrudniało to, że Kasia nie utrzymywała bliskich kontaktów z kolegami i koleżankami, a do tego była niezwykle skryta. Nie było żadnego mocnego punktu zaczepienia. O pomoc poproszono policyjnych profilerów kryminalnych. Jednym z nich był znany w Polsce Jan Gołębiowski. Profilerzy stworzyli portret psychologiczny sprawcy. Według nich mordercą był mężczyzna w wieku od 22 do 35 lat. Miał być on typem lokalnym, a więc mieszkańcem Krakowa. Profilerzy uznali, że to człowiek mocno zaburzony w sferze seksualnej, sprawny fizycznie, który na co dzień może sprawiać wrażenie niegroźnego dziwaka albo odludka. Według specjalistów sprawca miał doświadczenie w odpreparowywaniu skóry. Z tego względu mógł być chirurgiem, lekarzem medycyny sądowej, rzeźnikiem, kuśnierzem czy nawet grabarzem. Śledczy próbowali dojść do logicznych wniosków mogących doprowadzić do schwytania tego potwora. Pojawiało się pytanie, dlaczego zabójca pozbył się skóry, ryzykując, że zostanie ona odnaleziona. Jedną z hipotez było to, że w tym czasie zbliżały się święta Bożego Narodzenia. Być może morderca, który na co dzień mieszkał sam, po prostu spodziewał się gości i obawiał się wykrycia. Drugą z hipotez było to, że owa skóra po pewnym czasie zaczęła się po prostu psuć, dlatego dewiant nie mógł z niej korzystać w nieskończoność. Dlaczego jednak zdecydował się na wrzucenie szczątków do wody, a nie zakopanie lub spalenie ich? Śledczy doszli do wniosku, że sprawca musiał być mało mobilny i nie posiadał on samochodu, przez co nie mógł wywieźć zwłok w ustronne miejsce. Co jeszcze bardziej ciekawe, policjantom udało się odnaleźć tylko niewielką część fragmentów ciała Kasi. Co stało się z resztą zwłok jest niejasne do dziś. Dużo wskazywało na to, że 23-latka nie była jedyną ofiarą tego sadysty. W końcu oskurowanie ofiary wymaga przełamania ogromnych barier psychicznych i aż ciężko uwierzyć w to, by Kasia mogła być pierwszą i jedyną ofiarą mordercy. W lipcu roku 1999 odbył się pogrzeb Kasi Zowady. Pani Bogusława mogła pochować swoje dziecko. 23-latka spoczęła na cmentarzu Batowickim w Krakowie obok swojego ukochanego taty Antoniego. Szczątki zamordowanej dziewczyny zostały zabalsamowane na wypadek ekshumacji zwłok. W samej sprawie przewijało się przynajmniej kilku głównych podejrzanych.
Początkowo śledczy bacznie przyglądali się Jakubowi P. Był to spokojny chłopak, który handlował płytami na giełdzie w klubie pod Przewiązką. Kasia zamawiała u niego płyty m.in. swojego ulubionego Grateful Dead. Śledczy dotarli do informacji dotyczącej tego, że dziewczyna przed śmiercią miała zamówić tam kilka kaset, jednak nie zdążyła ich już odebrać. Sam Jakub P. nie miał ze śmiercią dziewczyny jednak nic wspólnego. Jego ojciec był policjantem i przeczuwał, że syn może zostać posądzony o zabójstwo krakowianki, ponieważ Jakub znał Kasię. Szybko okazało się jednak, że Kuba jest niewinny. Jego tata zrezygnował z pracy w policji, bo być może czuł się urażony tym, że na celowniku śledczych znalazł się właśnie Bogu ducha winny Jakub. Kolejnym podejrzanym o zabójstwo Kasi był mieszkaniec Krakowa, który mając 48 lat w roku 1983 zamordował swoją żonę i syna, a ich ciała oskalpował. Do morderstwa użył noża z czarną rękojeścią, a zwłoki krewnych rozkawałkował przy pomocy piły. I tutaj ważna kwestia. Część szczątków żony i syna także wrzucił do Wisły. Niepokojące było również to, że w momencie, gdy zaginęła Kasia, ten mężczyzna znajdował się na przepustce. Szybko wykluczono go jednak z grona podejrzanych, ponieważ w tym czasie ten człowiek jeździł już na wózku inwalidzkim, a Kasię zabił silny i sprawnie fizyczny mężczyzna. Po upływie kilku miesięcy, konkretnie 31 maja 1999 roku, policjanci byli niemal pewni, że w końcu uda im się złapać Kuśnierza z Krakowa, bo tak nazywano wtedy zabójcę Kasi. Wszystko za sprawą telefonu, jaki otrzymali od starszego mężczyzny z podkrakowskiej wsi Brzyczyna, położonej nieopodal Skawiny. Na komisariat telefonował człowiek, który twierdził, że jego syn został zamordowany, a sprawcą zbrodni jest jego wnuk. Kiedy śledczy dotarli na miejsce zbrodni, czekał na nich przerażający widok. W piwnicy domu faktycznie odnaleźli zwłoki mężczyzny. Były pozbawione głowy i powieszone na łańcuchu do góry nogami, przypominając odwrócony krzyż. Obok ciała leżała zdjęta z twarzy skóra zamordowanego. Właśnie ten fakt sprawił, iż śledczy założyli, że zabójca z Brzyczyny może być również zabójcą Kasi z Owady. W końcu morderstwa z oskurowaniem w tle zdarzają się naprawdę rzadko, a tu wystąpiły dwa takie przypadki i to w przeciągu zaledwie kilku miesięcy i promieniu dosłownie 15 kilometrów. To było coś nieprawdopodobnego. Sprawcę zabójstwa w Brzyczynie udało się bardzo szybko namierzyć. Faktycznie okazał się nim syn ofiary, Władimir W. Ten młody człowiek pochodził z rodziny repatriantów. Wraz z dziadkiem i ojcem przyjechał do Polski aż z Kaukazu. Na terenie Rosji pozostała jego siostra i matka, które ojciec zostawił same bez grosza. Tego Władimir nie potrafił mu wybaczyć i za to szczerze go znienawidził. Postanowił więc go zgładzić. Końcem maja Władimir zaczaił się na ojca w piwnicy. Przy sobie miał paralizator i ostry szpikulec. Na początku potraktował ojca prądem, a następnie rzucił się na niego i zaczął mu zadawać ciosy ostrym narzędziem. Później dokonał dekapitacji, z twarzy mężczyzny zdjął skórę, a samą głowę wyrzucił w krzaki. Ciało ojca powiesił na łańcuchu i poszedł na górę, aby zająć się obróbką skóry. Przez cały wieczór zszywał tę skórę igłą i nicią. Następnego poranka oblepił własną twarz plastrami, a później założył skórę z twarzy ojca na swoją głowę. Wybrał się do niedowidzącego dziadka, aby sprawdzić, czy ten rozpozna, że rozmawia ze swoim wnukiem, a nie z synem. Starszy mężczyzna co prawda nie zorientował się, że wnuk ma na twarzy skórę jego syna, jednak później odnalazł on zwłoki swojego dziecka w piwnicy. Wtedy przestraszony pobiegł do sąsiada, aby zatelefonować i zgłosić morderstwo. Władimir W. nie zamierzał zwodzić funkcjonariuszy. Od razu przyznał się do zbrodni. Powiedział, że jego ojciec był bardzo bogobojny, a nie znał nawet jednej modlitwy. Dlatego on prześmiewczo zostawił jego zwłoki w pozycji odwróconego krzyża. Władimir dodał też, że jego ojciec należał do podłych ludzi, a w jego oczach stracił twarz, dlatego ten dosłownie się jej pozbył. W mniemaniu mordercy ta twarz nie była mu już do niczego potrzebna. Mężczyzna za te zbrodnie został skazany na 25 lat pozbawienia wolności. Na własną prośbę część swojego wyroku odbywał już w więzieniu na terenie Rosji.
Problematyczne było natomiast połączenie osoby Wladimira z zabójstwem Katarzyny z Owady. Co prawda w przypadku jednego i drugiego zabójstwa śledczy mieli do czynienia z oskurowaniem. Kasia została jednak zabita z powodu chorych pobudek seksualnych i tego, że sprawca prawdopodobnie nie akceptował swojej płci lub orientacji seksualnej. Wladimir uśmiercił ojca z powodów rodzinnych. Stanowczo zaprzeczał, jakoby miał być odpowiedzialny za zabójstwo 23-latki, a okazuje się, że miał powody, by ją znać. Wladimir ukończył bowiem studia medyczne na UJ-cie, a później studiował tam psychologię. Był rok wyżej niż Kasia. Z tego względu mógł ją widywać choćby na korytarzu. Mężczyzna jednak nie przyznał się do zabójstwa kobiety, a policja nie odnalazła żadnego dowodu łączącego go z tą makabryczną sprawą. Dokładnie przeszukano jego dom, jednak nie znaleziono tam nic należącego do Katarzyny z Owady. Policjanci musieli więc szukać dalej, a samo śledztwo było niezwykle żmudne i trudne. Oczywiście byli też inni podejrzani, na przykład mężczyzna, który przechadzał się wzdłuż Wisły i zaczepiał kobiety. Niestety i jemu prokuratura nie była w stanie udowodnić winy. W sprawę zaangażowano też m.in. najsłynniejszego polskiego jasnowidza, Krzysztofa Jackowskiego, który także nie był w stanie odpowiedzieć na pytanie, kto zabił Kasię. Jasnowidz miał wizje związane z kościołami, ale nie potrafił powiedzieć, kto konkretnie stoi za śmiercią 23-letniej studentki religioznawstwa. W roku 2001 śledztwo w sprawie Kuśnierza zostało umorzone. Przez dłuższy czas policja była w rozwikłaniu tej zagadki bezradna, jednak funkcjonariusze nie tracili nadziei. Postęp technologiczny oraz świeże dowody mogły rzucić zupełnie nowe światło na tę sprawę. Finalnie rozwikłanie tego morderstwa zostało powierzone krakowskiemu Archiwum X. Jest to specjalny wydział policjantów śledczych specjalizujących się w rozwiązywaniu zagadek kryminalnych sprzed lat. Na początku roku 2012 śledztwo w sprawie zabójstwa Katarzyny z Owady zostało wznowione. Wszystko za sprawą nowych, istotnych dowodów w sprawie. Na zwłokach Kasi odnaleziono bowiem szczątki roślin oraz włókien pochodzenia organicznego. Precyzyjnie mówiąc, na skórze odnaleziono igły sosny zwyczajnej, która nie rośnie nad wodą. To oznaczało, że Kasia nie zginęła nad Wisłą, a sprawca przetrzymywał dziewczynę w miejscu, gdzie młoda kobieta była torturowana, a później pozbawiona życia i oskurowana. Te istotne fakty nie były jednak w stanie przybliżyć śledczych do ujęcia psychopatycznego przestępcy. 2 lata później o pomoc poproszono policjantów federalnych z FBI. Amerykanie doszli do wniosku, że zabójca Katarzyny jest typem nieszkodliwego dziwaka. Zdjęcie skóry z ofiary miało dla niego charakter fetyszyzmu, a sama zbrodnia została dokonana z pobudek seksualnych. Agenci FBI podkreślili również, że ten bezwzględny morderca może przebywać poza granicami Polski lub odsiadywać długi wyrok za zupełnie inne przestępstwo. Istniało również prawdopodobieństwo, że sprawca nie żyje. Do podobnych wniosków doszli jednak i polscy policjanci. Prokuratura miała kolejne pomysły na rozwikłanie tej zagadki. Z Portugalii sprowadzono do Krakowa doktora Duarte Vieira, który specjalizował się w określaniu metod tortur. Udało się także stworzyć model obrażeń zamordowanej w 3D. Dzięki temu policjanci mogli w końcu odtworzyć trójwymiarowy przebieg morderstwa. Ustalono, że morderca pastwił się nad Kasią, zadając jej rany kute w okolicach pach, pachwin oraz szyi. Ekspert z Portugalii twierdził, że 23-latka została pozbawiona życia przez kogoś, kto przez dłuższy czas trenował sztuki walki. Na skórze znajdowały się bowiem ślady silnych kopnięć, a także uderzeń zadanych prawdopodobnie sztangą kulturystyczną i kulturystycznymi talerzami. W roku 2016 kolejny raz przeszukiwano dno Wisły w celu odnalezienia innych szczątków Kasi. Policjanci przez te wszystkie lata, aż od roku 1999, przyglądali się jednemu człowiekowi, który ostatecznie stał się głównym podejrzanym w sprawie. Chodzi o 56-letniego dziś Roberta J. Co sprawiło, że to właśnie tego mężczyznę uważa się za potencjalnego zabójcę Katarzyny z Owady? Niedługo się dowiecie. Pozwólcie jednak, że opowiem wam historię Roberta od początku.
Robert J. urodził się w Krakowie jako syn Marii i Józefa. Jego matka w momencie, gdy go urodziła, miała 19 lat. Dzieciństwo Roberta nie należało do specjalnie szczęśliwych. Rodzice chłopaka niezbyt dobrze się ze sobą dogadywali. Robert przez kilka dobrych lat wychowywał się u dziadków mieszkających w Wieliczce, którzy traktowali go z niezwykłą surowością, ale jeszcze surowiej traktowali w dzieciństwie jego ojca Józefa. Józef J., krakowski poeta, był przez swoich rodziców wręcz torturowany. Niejednokrotnie wkładali oni jego rękę do buchającego, rozżarzonego pieca. Pan Józef musiał też klęczeć na gwoździach do papy, trzymając nad głową 12-litrowy garnek z wodą. Gdy próbował odpocząć i położyć garnek na głowie, jego ojciec z zawodu zegarmistrz z dużą siłą bił syna pasem po plecach. Czasami pan Józef sam musiał przygotować sobie miejsce, w którym zostanie przez ojca ukarany. Z tego względu często odsuwał stół i krzesła, aby jego ojciec miał duże pole manewru w biciu go pasem. Później zegarmistrz przywiązywał syna do framug i tłukł go zazwyczaj używając właśnie pasa. Z dostępnych źródeł wynika, iż zdarzało się, że tych ciosów pasem pan Józef otrzymywał prawie 80. Robert J. także był surowo traktowany przez dziadka, choć podobno nie aż tak surowo jak pan Józef. Kiedy Robert był dzieckiem, dziadkowie wymagali od niego udziału w codziennych modlitwach, a kiedy chłopak wykazywał najmniejsze nieposłuszeństwo, to był on przez dziadka kopany. Zdarzało się, że gdy nie chciał śpiewać w kościele, to dziadek z całej siły wykręcał mu palce, próbując zmusić wnuka do posłuszeństwa. Nie tylko dziadkowie byli dla wnuka surowi. Także rodzice cieleśnie karali Roberta za złe zachowanie. Pan Józef wychowywał syna twardą ręką. Robert był osobą skrytą i tajemniczą, a rówieśnicy w szkole wyśmiewali się z niego i mu dokuczali. Jak wspomina jego ojciec, Robert od zawsze był trochę inny. Pewnego razu nauczycielka powiedziała panu Józefowi, że gdy reszta dzieci bawiła się ze sobą na korytarzu, to Robert chował się do szafy i czekał na zakończenie przerwy. Pomimo tego, że chłopak był całkiem inteligentny, to jednak regularnie sprawiał nauczycielom problemy wychowawcze. Był wybuchowy, a czasem nawet agresywny i nie chciał się uczyć. Na początku edukacji Robert uczęszczał do szkoły podstawowej numer 22 przy ulicy Chmielowskiego. Później kontynuował naukę w szkole zawodowej w centrum Krakowa. Stamtąd został wyrzucony po pierwszym roku, ponieważ odzywał się do nauczycieli w sposób wulgarny. Lubił też psocić. Podobno każdego dnia odkręcał po jednej śrubce ze szkolnej boazerii, aż w końcu cała drewniana ściana runęła na ziemię, robiąc dużo hałasu. Istnieją doniesienia dotyczące tego, że Robert szczególnie znienawidził nauczycielkę matematyki ze swojej szkoły. Uważał, że to przez nią wyrzucono go z placówki i niejednokrotnie jej groził oraz wyczekiwał na nią pod pokojem nauczycielskim. Minęło trochę czasu, a Robert chodził już do innej szkoły zawodowej, którą udało mu się ukończyć. Prawdopodobnie zdobył on zawód mechanika samochodowego. Po zakończeniu edukacji na przełomie lat 80. i 90. Robert J. dostał wezwanie do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Mężczyzna odbywał ją w szpitalu zakonnym przy ulicy Trynitarskiej. Mówi się, że był tam obecny przy sekcjach zwłok. Być może to właśnie wtedy zaczął fascynować się widokiem ludzkich ciał. Następnie mężczyzna został zatrudniony w Instytucie Zoologii, jednak zwolniono go stamtąd, ponieważ podczas swojej zmiany wymordował on wszystkie doświadczalne króliki. Ponoć to właśnie w Instytucie Zoologii ten człowiek poznał swojego ówczesnego przyjaciela, który później stał się jego zaciekłym wrogiem. Nie udało się ustalić, co ich tak poróżniło, a znajomy Roberta zmarł ponad 10 lat temu w niewyjaśnionych okolicznościach. Po jakimś czasie Robert J. zamieszkał na krakowskim Kazimierzu. Zdiagnozowano u niego chorobę psychiczną, a konkretnie zespół urojeniowy. Mężczyzna już w wieku 26 lat dostał z tego powodu rentę, z której później się utrzymywał. W międzyczasie rodzice Roberta rozstali się, a jego matka wyjechała w celach zarobkowych do Kanady. Jego ojciec zamieszkał w innej części Krakowa wraz ze swoją konkubiną. Sąsiedzi Roberta nie mieli o mężczyźnie dobrego zdania. Miał on znęcać się nad okolicznymi psami i kotami. Świadkowie twierdzili, że dręczenie zwierząt sprawiało mężczyźnie dużą satysfakcję.
Oprócz tego Robert budził strach wśród swoich sąsiadek, które notorycznie podglądał, używając do tego lornetki. Niektóre z nich również śledził i straszył wulgarnymi listami. Zdarzało się, że kobiety były przez niego ścigane, a później ze strachu wyprowadzały się z tej części miasta i nigdy tam nie wracały. J szczególnie interesował się kobietami o blond włosach. Należał do osób inteligentnych i chętnie pokazywał swoją artystyczną naturę, przez to Roberta czasami ciężko było zrozumieć, bo wypowiadał się jak gdyby czytał jakiś wiersz. Mężczyzna miał też mieć wysokie mniemanie o sobie i myśleć, że cały świat jest głupi, a on sam jest w stanie innych ludzi przechytrzyć. W latach 90. Robert dwa razy był uczestnikiem ulicznej bójki, podczas której zniszczono mu okulary. Ojciec Roberta wyjawił, że jego syn był zapalonym kulturystą i to właśnie na siłowni doszło do pewnej awantury, która później zaowocowała tym, że mężczyznę powiązano ze sprawą skóry. Według krakowskiego poety na owej siłowni doszło do nieporozumień, a inni kulturyści grozili Robertowi, mówiąc, że przestrzelą mu kolana. Finalnie mieli go wrobić w morderstwo krakowskiej studentki z roku 1998. Podejrzany mężczyzna, podobnie jak Kasia, był wielkim fanem muzyki. Można powiedzieć, że był wręcz audiofilem. Lubił konstruować sprzęt muzyczny i bardzo często kupował kasety z muzyką. Dlaczego w ogóle powiązano go ze sprawą Kuśnierza? Powodów było wiele. Jego nieprzewidywalne i ekscentryczne zachowania doprowadziły do tego, że kiedy krakowska społeczność dowiedziała się o brutalnej zbrodni dokonanej na Kasi Zowadzie, to w oczach sąsiadów Robert był głównym podejrzanym. 33-letni wówczas mężczyzna mieszkał zaledwie kilkaset metrów od miejsca, gdzie wyłowiono skórę dziewczyny. Ponadto także często pojawiał się na targach, gdzie szukał sprzętów i nagrań muzycznych. Robert J. pracował też dorywczo w krakowskich sukiennicach. Z tego względu mógł on Kasię znać przynajmniej z widzenia. Co więcej, podejrzany od dłuższego czasu trenował sporty walki, a jak wykazały ekspertyzy, Katarzyna została zamordowana właśnie przez sprawcę obeznanego ze sztukami walki. Kolejną poszlaką przemawiającą na niekorzyść Roberta było to, że w czasie, kiedy zaginęła Kasia, ten mieszkał sam i co więcej przeprowadził wtedy gruntowny remont mieszkania. Po nocy kuł kafelki i irytował tym innych sąsiadów. Można by więc przypuszczać, że to właśnie w mieszkaniu podejrzanego znajdowały się potencjalne dowody mogące połączyć go ze sprawą oskurowanej studentki. To nie koniec szokujących faktów dotyczących tego, jak bardzo Robert J. pasuje do profilu zabójcy. Co ciekawe, jakiś czas po zabójstwie Kasi mężczyzna stał się niezwykle religijny. Uczęszczał na codzienne liturgie, a swoim znajomym nosił książeczki z obrazkami. Kiedy jedna z jego znajomych powiedziała mu, że za te obrazki to on chyba świętym będzie, ten odparł: żeby pani wiedziała, co ja zrobiłem. Choćbym nosił te książeczki 100 lat, to i tak nic to nie pomoże. Warto wspomnieć, że mężczyzna odwiedzał też grób Kasi, a kto przychodzi na grób kogoś, z kim nic go nie łączy? Pewne źródła mówią również o tym, że Robert J. zakopywał koło grobu karteczki, w których pisał listy do Kasi. To właśnie jeden z takich liścików miał być ważnym dowodem, który doprowadził do jego zatrzymania. Co jeszcze obciążało Roberta J.? Na pewno jego dziwaczne podejście do kobiet. Mężczyzna miał swój upatrzony typ wybranki serca. Jego dziewczyna miała być dziewicą i nosić francuską bieliznę, a do tego chciał, aby była wykształcona oraz posłuszna. Od razu brzmi to jak swego rodzaju fetysz. Podejrzany gustował w blondynkach. Kasia, jak wiadomo, miała naturalnie ciemne włosy, jednak jakiś czas przed śmiercią farbowała się na blond. Co więcej, zaczęła się odchudzać. Być może chciała po prostu podobać się nowemu partnerowi. Istnieje jednak bardziej przerażająca hipoteza mówiąca o tym, że to właśnie morderca nakłonił ją do zmiany sylwetki, ponieważ z góry zaplanował morderstwo, a ze szczuplejszej osoby łatwiej jest zdjąć skórę. To dlatego Buffalo Bill w Milczeniu Owiec przetrzymywał swoje ofiary przez kilka dni w głębokim dole, zanim zdecydował się je uśmiercić. Do niepokojących przypuszczeń należy dodać to, że Robert J. mógł mieć problemy ze swoją tożsamością płciową, a właśnie takie zaburzenia prawdopodobnie posiadał morderca Kasi.
Co prawda matka podejrzanego twierdziła, że zawsze był on stuprocentowym mężczyzną, jednak według zeznań pewnych świadków podejrzany miał kupować damską bieliznę i się w nią przebierać. Miał być też w intymnej relacji ze swoim dawnym nauczycielem. Nie do końca wiadomo, na czym ta relacja miała polegać, jednak pojawiają się przesłanki mówiące o tym, że tworzyli oni związek. Robert nie był jednak homoseksualistą, a prawdopodobnie biseksualistą. Jego zachowania czasami bywały naprawdę dziwne. Mężczyzna chodził na solarium, a później pokazywał swoje półnagie zdjęcia znajomym kobietom. Mówił im, że w jego życiu była jedna ważna kobieta, która go zostawiła, wyjechała w góry i nigdy nie wróci. Jak dobrze pamiętacie, Kasia kochała góry. Nieoficjalne źródła mówią też o tym, że Robert J. wyspowiadał się ze zbrodni jednemu z bonifratrów. Co prawda zakonnik już nie żyje i zabrał tajemnicę spowiedzi do grobu, jednak przed śmiercią miał wyznać przełożonym, kto pojawił się u niego właśnie na spowiedzi. Podejrzany przejawiał mnóstwo niepokojących zachowań już w przeszłości. Pewnego razu sam poszedł na komisariat, ponieważ głosy w głowie kazały mu przyznać się do ekshibicjonizmu. Wielokrotnie przesłuchiwano go w temacie zabójstwa Kasi z Owady. J. twierdził, że nigdy jej nie poznał i nie ma z jej zaginięciem nic wspólnego i z pozoru mogłoby się tak wydawać. Mężczyzna na pierwszy rzut oka nie wygląda na specjalnie groźnego. Jest krótko ostrzyżony, nosi okulary korekcyjne i ma krępą budowę ciała. Krótko przed aresztowaniem do Roberta J. dotarli dziennikarze Uwagi. Mężczyzna był w stosunku do nich bardzo nerwowy. Powiedział wtedy, że nie czyta gazet, nie ma telefonu komórkowego, a jego telefon stacjonarny jest odwieszony od wielu miesięcy. Powiedział też, że jest całkowicie wyizolowany społecznie i pokazuje, że w taki sposób też da się żyć. Jesienią roku 2017 prokuratura zdecydowała, że ma wystarczającą ilość dowodów, aby zatrzymać podejrzanego Roberta J. Był 4 października roku 2017, kilka minut przed godziną 15. 52-letni wtedy mężczyzna został aresztowany na ulicy Trynitarskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Gazową na krakowskim Kazimierzu. W akcji brało udział wielu zamaskowanych policjantów śledczych. Na miejscu było też kilku fotoreporterów. Robert J. został przyparty do drzwi swojej klatki schodowej. Nie stawiał oporu i spokojnie pozwolił zakuć się w kajdanki. Miał wtedy na sobie puchową szarą kurtkę, pomarańczowy plecak, czarne dżinsy oraz białe adidasy. Mężczyźnie przedstawiono zarzut morderstwa ze szczególnym okrucieństwem. Śledczy założyli, że feralnego dnia podejrzany umówił się z Kasią na spotkanie i pojechał z nią na tereny działkowe do domku należącego do jego znajomego. Miał klucze do posesji, ponieważ bywał tam kilkukrotnie. To tam Katarzyna miała zostać przez niego uwięziona, a być może i odurzona. W tym czasie podejrzany miał spełniać swoje chore fantazje, pozbawić kobietę życia, a następnie zdjąć z niej skórę. Istnieje prawdopodobieństwo, że zabójca mógł odpreparowywać skórę, kiedy jego ofiara jeszcze żyła. Później miał on zabrać płat skóry dziewczyny do mieszkania na krakowskim Kazimierzu i wyrzucić go do rzeki jakiś czas później. Pozostaje jednak pytanie, co sprawca zrobił z resztą ciała. Robert J. nie przyznał się do stawianych zarzutów. Mimo tego zastosowano wobec niego tymczasowy areszt. 56-letni dziś mężczyzna do tej pory nie wyszedł na wolność. Oskarżony przebywa w jednoosobowej celi i ma status więźnia niebezpiecznego. Z tego względu jego więzienny strój jest koloru czerwonego. Oskarżony nie może nawet nosić swoich butów. Może korzystać jedynie z więziennego, pozbawionego sznurówek obuwia. Jest nieustannie monitorowany i trzymany pod szczególnym nadzorem. Kiedy Robert przebywał na terenie aresztu, policjanci gruntownie przeszukali jego mieszkanie. Zerwano panele i tapety w jego domu. Zabrano też większość sprzętów należących do 56-latka. Podczas skuwania płytek w łazience po wyciągnięciu wanny policyjni technicy odnaleźli 2 włosy nienależące do Roberta J. ani jego matki Marii. Ekspertyza wykazała, że są to włosy z uda, jednak nie udało się jednoznacznie stwierdzić, czy należały one do zamordowanej Kasi z Owady.
Sam podejrzany w areszcie przebywa już ponad 4 lata, a w tym czasie dokonano na nim sporo eksperymentów mających potwierdzić lub zaprzeczyć jego winę. Robert J. przez 1,5 roku nie mógł golić włosów ani brody. Na przesłuchania do prokuratury jeździł więc zarośnięty. Koszty tego śledztwa są bardzo wysokie, bo opiewają na kwotę ponad 1 000 000 złotych. Zarówno ojciec, jak i matka oskarżonego nie wierzą w winę syna. Pan Józef uważa, że jego dziecko jest kozłem ofiarnym, a kilka zbiegów okoliczności przesądziło o jego losie. Krakowski poeta z żalem opowiada o tym, jak jego syn od ponad 20 lat jest gnębiony. Mężczyzna wspomniał także o tym, że Robert przez długi czas nie korzystał z telefonu, ponieważ po odkryciu zwłok Katarzyny do domu Roberta każdego wieczora dzwonił mężczyzna, który mówił: „Chodź nad Wisłę, będziemy zdzierać skórę”. 12 lutego 2020 roku przed krakowskim sądem rozpoczął się proces Roberta J., podejrzewanego o jedną z najbardziej brutalnych zbrodni dokonanych w naszym kraju. Ze względu na charakter sprawy sąd wyłączył jawność rozpraw. Oskarżycielem Roberta J. jest prokurator Piotr Krupiński, natomiast jego obrońcą został dr Łukasz Chojniak. Przed sądem zeznawało ponad 200 świadków, a akt oskarżenia w tej sprawie jest niezwykle obszerny, bowiem liczy około 800 stron. Prokurator Krupiński twierdzi, że dowody w sprawie są mocne, natomiast obrońca Roberta J. uważa, iż materiał dowodowy budzi więcej pytań niż daje odpowiedzi. Prokurator oskarżył Roberta J. o to, że w roku 1998 ten dopuścił się zbrodni z powodu zaburzeń preferencji seksualnych o cechach sadystycznych i fetyszystycznych. Kasia miała być przez oskarżonego więziona, a także dręczona fizycznie i psychicznie. Oskarżony miał jej również podawać leki psychotropowe. Później ofiara była przez niego bita i kopana, a sprawca zadawał jej ciosy ciężkimi narzędziami, a także i rany kłute. Następnie miał ją uśmiercić, a jej ciało rozkawałkować i wrzucić do Wisły. Robert J. słuchał tych słów w ciszy. Potwierdził, że rozumie stawiany mu zarzut, jednak zaznaczył, że jest niewinny. Mama Kasi była obecna na każdej z rozpraw. Pani Bogusława ze łzami w oczach mówiła o zamordowanej córce. Spytana o to, czy podejrzewa Roberta o dokonanie zabójstwa, odpowiedziała, że nie wie, czy to właśnie on zabił Kasię i zaczeka z werdyktem do końca procesu. Sam proces jest na tyle trudny i skomplikowany, że aż do dziś Robert J. nie został ani skazany, ani uniewinniony. Oczywiście całemu przebiegowi postępowania nie pomaga obecna sytuacja z pandemią, która spowalnia działania sądów. Sprawa Kuśnierza z Krakowa jest niezwykle zawiła i tajemnicza. To prawda, że na Roberta J. wskazuje cała masa poszlak i nie można wykluczyć, że to właśnie on jest poszukiwanym od 23 lat mordercą. Zastanawiające jest jednak to, czy zabójca mordujący w tak odrażający sposób byłby w stanie zatrzymać się tylko na jednym zabójstwie. Wydaje mi się, że nie. Być może ofiar było więcej, a sprawca zmienił swoje modus operandi. Tylko czy w tym wypadku sprawcą aby na pewno jest 56-latek z Krakowa? W końcu policja przez naprawdę długi czas patrzyła mu na ręce i raczej nie byłby on w stanie popełniać kolejnych seryjnych morderstw, które nie zostałyby wykryte. Mam nadzieję, że sąd postawi sprawiedliwy werdykt, a ta przerażająca historia w końcu zostanie całkowicie wyjaśniona. Jestem pewien, że od wielu lat czeka na to mama Kasi, pani Bogusława. Czekają na to także ludzie znający tę sprawę, w tym także i ja. Historię zabójstwa Katarzyny śledzę od naprawdę długich lat i mam szczerą nadzieję, że jej kat odpowie za swój ohydny czyn, a sprawiedliwości stanie się zadość.